Rozmawiamy z premierem Janem Olszewskim w jego mieszkaniu na Mokotowie. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, pani. Jak pan premier się czuje? No, tak jak można w moim wieku i w moim stanie zdrowia, no, przypomnieć, że nie powinienem się żalić. Jak pan, obserwując teraz, co się dzieje w Polsce, co pan myśli o Polsce? Jaka jest Polska 2013 roku? Myślę, że jest rzeczywiście krajem, w którym jakby zwyciężyła pewna koncepcja wtedy jeszcze bardzo dyskusyjna, która mogła, była jakoś powiedzmy planowana niewątpliwie, ale można jeszcze wówczas traktować tą sytuację jako możliwą do zmiany, jeśli chodzi o kierunek rozwoju, kierunek całego procesu transformacji. No dzisiaj to jest właściwie taki okres już, że tak powiem, kiedy ten proces zmian ustrojowych dobiegł końca i mamy do czynienia z pewnym ustabilizowanym układem. Słowo ustabilizowany może jest trochę niezupełnie właściwe, z układem, który już przejawia pewne objawy skostnienia po 20 latach. A co pan premier rozumie pod pojęciem układu? Bo układ to jest słowo, które ma... Ja rozumiem, to jest powiedzmy taki termin, który jest bardzo niejasny. Ja używam tego określenia w odniesieniu do tego stanu rzeczy, jaki się wytworzył wśród polskich elit władzy po roku 1989 i który był konsekwencją umowy okrągłego stołu. Można powiedzieć, że ta umowa, tak jak byśmy patrzyli po upływie przeszło 20, prawie 4 lat, prawie ćwierć wieku minęło, mogłoby się wydawać, że było tyle zmian w międzyczasie, tak dalece posunął się proces historyczny w Europie, w świecie, że ten układ już powinien być pogrzebany. Dawno powinniśmy o nim zapomnieć. Tymczasem w Polsce on odegrał zasadniczą rolę i mimo, że niemal zaraz po zawarciu tego porozumienia przecież został on w pewien sposób właśnie 4 czerwca 1989 roku w wyborach, wolą wyborców, zdezawuowany, odrzucony. Jednak bieg wypadków tak się jakoś potoczył, że do dzisiaj się nie zdołaliśmy z niego wyzwolić, że on praktycznie dzisiaj przeżywa swój właściwie taki okres pewnego apogeum. Już przed końcem. To w związku z tym, jak należałoby nazwać III Rzeczpospolitą? Czy to jest post-PRL? Czy my jesteśmy, mówimy o demokracji, o wolnej Polsce? W jakim położeniu się w tej chwili znajdujemy? Trzeba spojrzeć na to, co nazywamy umową okrągłego stołu. Oczywiście nie na tekst, bo to tekst jest bardzo skomplikowany, rozbudowany. No ma 200 stron. Można powiedzieć, że to jest klasyczny przykład, jak wiele trzeba napisać, żeby prawda, istota rzeczy była zupełnie zakryta. Ale istotny element tego porozumienia polegał na tym, że po prostu elity PRL-u dopuszczały do udziału w systemie część elit Solidarności. I w pewien sposób wydały im koncesję na możliwość oddziaływania jako opozycja w tym przekształcanym systemie PRL-u. W momencie, kiedy to się działo, układ geopolityczny wokół Polski mógł stworzyć przekonanie i stwarzał przekonanie, że to jest istotny postęp, że osiągnęliśmy nawet pewien sukces. No, ale okazało się, że bieg wypadków bardzo szybko to nasze przekonanie zmienił. I
trzeba powiedzieć, że społeczeństwo polskie, przynajmniej ta jego część, która w roku 89, 4 czerwca, poszła do urn wyborczych, no, wystawiła jednolite, jakby negatywne świadectwo tej umowie. Znaczy zostało tam wyraźnie powiedziane, my mamy już PRL-u zupełnie dość. Nie zgadzamy się na reformę, my chcemy zasadniczej zmiany. No i ta zmiana niestety nie nastąpiła. Moment, kiedy ja się znalazłem w Sejmie, bo przecież rok 89 i pierwszy Sejm kontraktowy, 2 lata powiedzmy działania tego Sejmu, które w gruncie rzeczy powiedzmy no, stworzyły podstawę do tego, co się dzieje teraz. Punktu wyjścia powiedzmy tej całej przemiany. To był proces, który ja właściwie obserwowałem z pewnego dystansu. Nie powiem, żebym od samego początku był tak zdecydowanym przeciwnikiem Okrągłego Stołu, jak była część ludzi Solidarności, którzy zachowali całkowicie, powiedzmy, przytomną, pozbawioną jakichkolwiek złudzeń ocenę. Ja sądziłem, że no, mimo wszystko trzeba może spróbować, prawda? Zobaczymy, jak się rzeczy potoczą w tamtym czasie. Ale byłem na tyle zdystansowany wobec tego całego problemu, że nie przyjąłem propozycji, którą mi złożono, żeby no, wejść do tego zespołu reprezentującego Solidarność, który by prowadził, powiedzmy, odpowiadał za kierowanie stanowiskiem naszej strony w trakcie rozmów. Zgodziłem się oczywiście, że ja bardzo chętnie będę udzielał pomocy naszym kolegom, moim kolegom, prawda? To byli ludzie, których ja znałem z tego z reguły od wielu lat. Bardzo wielu z nich to byli ludzie, których broniłem jako adwokat w okresie PRL-u, że proszę bardzo, mogę być ekspertem przy podstoliku dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. To jest dziedzina, której miałem trochę pojęcia. Mogę w tym zakresie być, jeżeli będę pomocny, proszę bardzo. Muszę powiedzieć, że po 2 dniach obecności na obradach przynajmniej tej sekcji, patrząc na to, jak wygląda, jak przebiegają te rozmowy, jak wygląda oprawa medialna przekazywana społeczeństwu, doszedłem do wniosku, że nie mam prawa występować wobec kamer, bo to wszystko przecież było nagrywane, ze znaczkiem Solidarności w klapie, że ja mogę brać udział w tej sytuacji, ale tylko reprezentując po prostu siebie. A dlaczego? Dlatego, że charakter tych kontaktów, charakter tych rozmów był tego rodzaju, że było zupełnie oczywiste, że mamy do czynienia z wielką medialną manipulacją, na którą my właściwie nie mamy wpływu, którą kieruje całkowicie druga strona. I że gospodarzem formalnym, ale także osobą głównie właściwie kierującą przebiegiem rozmów jest generał Kiszczak. Ponieważ ja miałem swoje własne doświadczenia w tym zakresie. Byłem w latach poprzednich, zwłaszcza jako obrońca i jako doradca sekretariatu Episkopatu Polski. Myśmy z tego tytułu bardzo często mieli jakieś kontakty, bo powiedzmy konieczność uczestniczenia w rozmowach z generałem, nie miałem wątpliwości, ku czemu zmierza takie porozumienie i że będzie
właściwie praktycznie biorąc będziemy mieli do czynienia z całkowitym przeprowadzeniem założeń, które druga strona z góry przyjęła. I że w tych warunkach moja obecność ze znaczkiem Solidarności w klapie byłoby po prostu nadużyciem. I zdjęłem ten znaczek. Mogę dzisiaj powołać się na nagrania, które były wtedy robione. Ja byłem jedynym członkiem naszej delegacji, który był, występował bez tego znaczka. Oczywiście traktowałem to wyłącznie jako osobistą decyzję, ale jest to odbicie po prostu mojej oceny przebiegu tego zdarzenia. A jaka atmosfera panowała w kuluarach? Jak państwo odchodząc od stolików rozmawiali z tą drugą stroną? To znaczy, czy były jakieś rozmowy? Bo gdzieś pojawiły się oczywiście te informacje o takim brataniu się Solidarności Niepotrzebnym, o wódce pitej razem itd., itd. Czy to była prawda? Czy jak w kuluarach wyglądało te wasze spotkania? Nie, no więc kuluary, powiedzmy, oficjalnych spotkań wyglądały troszkę inaczej. No, takiej może demonstracyjnej wrogości albo nie wiem. Nie było, ale nie było też, powiedzmy, jakichś takich specjalnie aktów braterstwa. No, równolegle odbywały się pewne spotkania zespołu kierowniczego, właśnie tego, w którym ja odmówiłem udziału, w Magdalence, gdzie atmosfera była trochę, powiedzmy, bardziej familijna. Zresztą są i z tego relacje nagrane, relacje, dokumentacja. Ja się oczywiście mogłem tylko domyślać, bo nie uczestniczyłem w tym, ale jakoś odbicie, że tak powiem, tego, co tam się działo, w pewien sposób znajdowało swój wyraz w tych spotkaniach zespołu, podzespołu, tak zwanych podstolików, a zwłaszcza w tym, w którym ja występowałem jako ekspert. I muszę powiedzieć, że byłem już w tym momencie pesymistą co do końcowego wyniku, ale uważałem, bo to było wtedy oczywiste, że my zawieramy to porozumienie na pewien bardzo określony czas. Bardzo zmiana warunków i w Polsce, i wokół Polski bardzo szybko zdezawuuje to porozumienie. No, w tym zakresie jednak stało się inaczej. Ale jednak został pan premierem Polski. Stanął pan na czele rządu kilka lat później. No, ale to jest przepraszam, teraz mówimy już o okresie 2 lata później. No tak, 2 lata później zostawiamy okrągły stół, idziemy dalej. Ja cały czas uważałem, że porozumienia są tylko pewnym przejściowym aktem. Zwłaszcza muszę powiedzieć, że 4 czerwca 1989 roku był dla mnie bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Ja byłem zasadniczym przeciwnikiem tego układu o reglamentowanych wyborach. Uważałem, że w tym zakresie była decyzja po naszej stronie, żeby to przyjąć. Ale prawdę powiedziawszy, ja w tym zakresie nie byłem zaodosobniony, bo wtedy podobne stanowisko zajmował także Strzembosz, Mazowiecki. Że nie będziemy w tym uczestniczyć. Że to są jednak wybory, które są na prawach drugiej strony, i tak dalece przez nią kontrolowane, że praktycznie biorąc jest to pewien rodzaj jednak w gruncie rzeczy, nie chcę używać mocnego słowa, ale wprowadzenia w błąd tego wyborcy, który będzie w tym brał udział. Muszę powiedzieć, że ja nie doceniłem jednak w tym zakresie Polaków. No jednak prawie 2/3 wyborców, ci, którzy brali udział, powiedzmy, bo to było prawie
prawie 70% frekwencja. No, zachowali się niesłychanie przytomnie, to znaczy ta, że tak powiem, ustawiona, taka trochę afrykańska, prawdę powiedziawszy, demokracja, ordynacja wyborcza, zawierała rzeczywiście dwie, no, z punktu widzenia jej twórców, luki, których wyborcy natychmiast skorzystali. Po pierwsze, to były wybory do Senatu, który był taką instytucją w tym układzie zaplanowaną jako pewnego rodzaju dekoracja, prawdę mówiąc, jeśli chodzi o formalne kompetencje, ale wybierany w wyborach wolnych w zasadzie. I tutaj okazało się, że Solidarność właściwie ze 100 mandatów uzyskała 99, i to z ogromną przewagą. I był drugi punkt, którego jakoś, powiedzmy, twórcy tego pomysłu na tą ordynację, bardzo szczególną ordynację wyborczą, no jakoś rzeczywiście nie przewidzieli, mianowicie tak zwana lista krajowa, na której znalazły się najbardziej, że tak powiem, prominentne nazwiska strony rządowej, która w całości została odrzucona właściwie przez wyborców. I od tego momentu już było wiadomo, że większość, ogromna, decydująca, przeważająca większość polskiego społeczeństwa na taki układ się nie godzi, nie przyjmuje tego rozwiązania, które będzie właściwie, no, jest PRL-em, w którym władze PRL dopuszczają łaskawie pewną opozycję. I od tego momentu w zasadzie rozpoczęła się cały czas walka, już, że tak powiem, po naszej stronie, po stronie opozycji, czy respektować porozumienie Okrągłego Stołu, czy rzeczywiście przyjąć to stanowisko wyborców, jednoznaczne przecież, które, no, upoważnia nas do tego, żebyśmy powiedzieli stronie rządowej, że my panom już dziękujemy. Dziękuję. To rzeczywiście, to było związane z pewnym ryzykiem, ale moim zdaniem nie takim dużym. Jeżeli się dzisiaj patrzy, zwłaszcza z perspektywy na to, co się w tym czasie już działo, prawda, wokół nas, można powiedzieć, że obawy wyrażane wtedy, że to może być pucz, że bezpieka, która dysponuje jeszcze ciągle, powiedzmy, jakimiś wielkimi możliwościami, dokona, powiedzmy, tutaj przewrotu, generał zostanie zdezawuowany, prawda, przez swoje zaplecze polityczne, to wszystko po prostu były rzeczy, no, nie powiem, że wymyślone w celu, że tak powiem, paraliżowania przeciwników układu, ale na pewno bardzo odległe od rzeczywistości. I w związku z tym ja w tych wyborach nie brałem udziału. Uważałem, że teraz zadaniem zasadniczym, zupełnie stojącym przed opozycją, jest doprowadzenie jak najszybciej do rzeczywiście wolnych wyborów, w pełnym zakresie wyboru. No i okazało się, że to nie jest takie proste, że trzeba było spróbować tego, że tak powiem, pośredniego etapu, jakim było, no, postawienie sprawy wyboru prezydenta Rzeczpospolitej w wyborach powszechnych. I trzeba powiedzieć, że w tym zakresie Wałęsa odegrał bardzo pozytywną rolę. No, wydawało się, że to jest właśnie ten, że tak powiem, punkt w tym układzie, w którym, korzystając z jego zrozumiałych nawet zupełnie całkowicie ambicji, wiesz, on w rezultacie układu Okrągłego Stołu i powołania rządu mazowieckiego właściwie znalazł się na uboczu, mimo że był tą osobą jakby
sankcjonującą i uświęcającą ten układ, właściwie poza jakimś realnym udziałem w życiu publicznym. Stąd jego późniejsze ambicje, żeby, że tak powiem, zastąpić Jaruzelskiego, zdawiliśmy za całkowicie uzasadnione i wydawało się, że to rzeczywiście jest ten punkt, który można dokonać wyłomu w systemie i można cały układ zasadniczo zmienić.